Wiele osób popełnia ten błąd, że je mało węglowodanów, bo nie robi jednej rzeczy. A o czym mowa? Mowa tutaj o liczeniu węglowodanów brutto, a nie netto. Czym są węglowodany brutto? Węglowodany brutto to jest ogólna podaż węglowodanów, czyli wszystkie węglowodany, które zjadamy. Natomiast czym są węglowodany netto? Są to tak zwane węglowodany przyswajalne, czyli mowa tylko o takich węglowodanach, które mają realny wpływ na nasz poziom glukozy we krwi, czyli podnoszą nam poziom glukozy we krwi, bo kontrola glukozy, glikemii i poziomu insuliny ma rzeczywisty wpływ na poziom ketozy. Ale nie wiem, czy wiesz, wzrost insuliny będzie powodował zmniejszenie produkcji ciał ketonowych. Jeżeli zjemy tych węglowodanów za dużo, to insulina aktywuje się w takim stopniu, że my wypadniemy z ketozy. Dlatego my musimy znaleźć idealną pulę węglowodanów dla nas. Indywidualną oczywiście, bo u każdego ta liczba węglowodanów będzie inna. Jedni będą w ketozie jedząc 50 g węglowodanów, a niektórzy mogą jeść 100 czy nawet 150 g węglowodanów i dalej produkować ciała ketonowe, czyli być w ketozie. I teraz jak tutaj liczenie węglowodanów przyswajalnych, a nie ogólnych, będzie wpływało na to, że my będziemy mogli jeść więcej węglowodanów. Bo nie wiem, czy wiesz, ale mamy różne rodzaje węglowodanów. Jednym z nich jest błonnik. A błonnik nie podnosi poziomu insuliny we krwi, co powoduje, że my nie musimy wliczać błonnika do ogólnej podaży węglowodanów. Czyli my możemy odjąć ten błonnik od naszej podaży węglowodanów. Czyli jeżeli jesz 50 g węglowodanów i z tego 20 g to jest błonnik, to ty 20 g węglowodanów możesz odjąć. Czyli ty tak naprawdę zjadłaś 30 g węglowodanów. I to nazywamy węglowodanami przyswajalnymi. Czyli ty automatycznie możesz zjeść 20 g węglowodanów więcej w swojej diecie. I to jest właśnie ten prosty trik. My liczymy węglowodany netto, a nie brutto. I właśnie dzięki temu możemy czasem jeść dwa razy więcej węglowodanów. I taka zasada ogólna, taka praktyczna zasada to jest taka, że głównie liczymy błonnik z warzyw i owoców, bo te produkty są zasobne w błonnik. I zazwyczaj te produkty nie mają etykiety, bo na etykiecie mamy zazwyczaj błonnik odjęty. A gdy nie mamy etykiety, to gdy wpisujemy w jakąś aplikację jakieś warzywo, to tam będzie pokazana ilość węglowodanów ogólnych i węglowodanów netto. Jedną z takich aplikacji, która pokazuje nam ilość spożywanych węglowodanów netto, jest Fitato. I teraz zobaczycie na ekranie, że na dole macie podaną podaż kalorii, białka, tłuszczów i węglowodanów, ale tamte węglowodany są pokazane w ilości brutto. Więc my musimy kliknąć w ten panel i tam zobaczymy podział na węglowodany brutto, netto i na błonnik. I tam automatycznie ten błonnik jest odjęty, więc my nie musimy nic liczyć. Dlatego korzystajcie z tej aplikacji i korzystajcie z tej dobroci, że my możemy jeść więcej węglowodanów. A w tym filmie to będzie wszystko. Zapoznaj się z moim nowym kursem Sekrety ketozy i diety sienkoketogenicznej. Link do tego kursu znajdziesz w opisie filmu i w komentarzu. A ja Ci dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!